dwie strony. A w dwóch stronach witam bardzo serdecznie pana senatora Wojciecha Koniecznego, Polska Partia Socjalistyczna. Dzień dobry. Dzień dobry, witam panią redaktor, witam państwa. I pana posła Adama Gawędę, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj w Berlinie rozpoczynają się rozmowy na temat tak zwanego planu Marshalla dla Ukrainy. Polska jest w grupie krajów, która najbardziej pomogła, jeżeli chodzi o uchodźców. Jak panów zdaniem Europa powinna jeszcze pomóc Ukrainie, żeby Ukraina odzyskała funkcjonalność po wojnie z Rosją? No wszyscy liczymy na to, że ta wojna zostanie wygrana przez Ukrainę. Pan poseł Gawęda. Myślę, że Europa powinna jeszcze bardziej solidarnie, mówiąc wprost, mówić jednym językiem, ale również i podejmować działania bardzo szybkie, bardzo skuteczne. Polska jest liderem w pomocy dla Ukrainy i nie tylko w postaci przyjmowania uchodźców z Ukrainy, bo to bardzo ważny aspekt również takiej solidarności międzynarodowej pomiędzy Polską a Ukrainą, ale również w tym bardzo dużym zaangażowaniu militarnym. Przypomnę, że polskie pioruny są dla Rosji najbardziej jakby dotkliwą bronią i to, że nie opanowali przestrzeni powietrznej, to jest również wielka zasługa Polski, że takie pioruny zostały tam dostarczone i Ukraińcy bardzo skutecznie mogli się przed tym bronić. Krawy, ale tutaj również, chociażby krawy. Tak, ale oczywiście to tutaj tych przykładów byłoby bardzo wiele. Natomiast tutaj bym zwrócił jeszcze uwagę, że Europa nie może tak opieszale, bym powiedział, podejmować decyzji. Tu decyzje w stosunku do Rosji i restrykcje powinny dużo szybciej. I tu liderem jest w tych działaniach Polska. Pan prezydent Andrzej Duda i premier Mateusz Morawiecki niejednokrotnie zwracają uwagę na to, żeby te decyzje były jak najbardziej dotkliwe dla Rosji. I pan senator Konieczny, jak daleko powinna pójść pomoc Europy dla Ukrainy? No to zależy, jak się będzie wojna układać, jak to będzie długo trwało. Na razie oczywiście ciągle trzeba pomagać militarnie, głównie militarnie, ponieważ no ten niedźwiedź rosyjski, nie wiadomo jeszcze, jak się zachowa. Mamy tę mobilizację, jeżeli rzeczywiście 150-200 tysięcy albo i więcej żołnierzy Rosja jest w stanie jednak jakoś przeszkodzić i rzucić do tych walk, to no tutaj ten aspekt militarny będzie najważniejszy, nie możemy o tym zapominać. Chociaż dobrze, że myśli się też o tym, co po wojnie, ewentualnie w trakcie wojny, ale z gospodarką. To jest plan odbudowy właśnie, plan odbudowy. I wiemy o tych planach, czy też konieczności pomocy dla Ukrainy. No Ukraina nie ma teraz normalnej gospodarki. Jeszcze te ataki ostatnie rosyjskie, które uderzają w infrastrukturę krytyczną, na pewno jeszcze bardziej utrudniają życie gospodarcze na Ukrainie, więc ta pomoc Europy, a i świata, bo i przecież Stany Zjednoczone i inne kraje, jest niezbędna po to, żeby no, podtrzymać tą możliwość w ogóle prowadzenia wojny, więc bronienia się. Więc no, to jest najważniejsze. A odbudowa Ukrainy będzie tak naprawdę wtedy możliwa, jeżeli tam zapanuje stabilny pokój. Dlatego, że o ile państwa mogą inwestować pieniądze teraz w Ukrainę, o tyle ten kapitał prywatny, te instytucje finansowe i tak dalej jednak zawsze patrzą na pewną stabilność. Jeżeli nie ma tej stabilności, to te inwestycje, chociażbyśmy chcieli inaczej, to jednak nie będą się rozwijały tak, jak powinny. Więc myślę, że o tym będą jutro rozmawiać ci najbogatsi. No i miejmy nadzieję, że jednak, tak jak pan poseł powiedział, będą bardziej się angażować i bardziej jednoznacznie. Po prostu no, trzeba tutaj sobie powiedzieć, to jest starcie cywilizacji i cywilizacja zachodnia no, musi tutaj pomagać na wszelkie sposoby. Ale na razie, no niestety, póki co trzeba myśleć o tej pomocy militarnej i takim zasypywaniu tych potrzeb. Myślę o pieniądzach po prostu. Ukraina w tej chwili potrzebuje pieniędzy, bo sama ich no, nie jest w stanie zarobić. Zmieniamy temat. Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę przedłużającą tarczę antyinflacyjną. Przed nami zima, problemy z energią, chociaż troszeczkę spadły ceny gazu, jak słyszeliśmy, na rynkach europejskich. Jak wygląda to z punktu widzenia samorządów? Panowie jeżdżą po swoich okręgach. Czy rzeczywiście grozi nam kryzys energetyczny? Czy rzeczywiście tak źle wygląda? Opozycja mówi o tym, że brakuje węgla, że może nie tyle brakuje, ale może zabraknąć i że Polacy będą mieli bardzo ciężką zimę.
pan poseł Kafenda. Tak, rzeczywiście trzeba tu zwrócić uwagę na to, że kryzys surowcowo-energetyczny głównie dotknął Europę. Polska na tej mapie państw jest stosunkowo dobrze spozycjonowana, bo zwróćmy uwagę, że mamy dostawy gazu z Baltic Pipe od przyszłego roku. Praktycznie w 100% ten kontrakt zastąpi stary, bardzo niekorzystny kontrakt gazowy z Federacją Rosyjską, który to kontrakt był podpisywany w roku 2014, czy przedłużany. Myśmy go skutecznie wypowiedzieli, a w związku z tym te inwestycje również przy budowie gazoportu, przy dywersyfikacji dostaw nośników energii, Polskę pozycjonuje w dość dobrym miejscu. To nie znaczy, że jesteśmy całkowicie już tutaj odporni na te wszystkie zawirowania wojenne, bo przecież wojna na Ukrainie i agresja Putina wywołała na niewyobrażalną skalę kryzys w Europie i na świecie. A w związku z tym dostawy węgla, dostawy surowców potrzebnych do tego, by na zimę dobrze być przygotowanym, są dzisiaj priorytetem naszego rządu Prawa i Sprawiedliwości. I zwróćmy uwagę, że w tym trudnym momencie rząd i samorząd usiadł do jednego stołu i wypracował bardzo rozsądne, bardzo dobre rozwiązania. Zresztą w Sejmie one praktycznie większością głosów, zdecydowaną większością głosów i przez koalicję rządzącą Prawa i Sprawiedliwości Zjednoczonej Prawicy, ale również przez większość opozycyjną zostały przyjęte, bo one po pierwsze ograniczają ceny energii dla jednostek samorządu terytorialnych, dla odbiorców wrażliwych, dla szpitali, szkół, przedszkoli, żłobków i tak dalej, dla mikro, małych przedsiębiorstw na poziomie 785 zł, ale również poprzez przyjętą ustawę umożliwiają dystrybucję węgla. Dlaczego żeśmy odeszli od tego starego modelu? Bo niestety, ale wielu pośredników, sprzedając węgiel kupowany z polskich spółek w cenie jeszcze do niedawna 800-1000 zł za tonę, sprzedawali ten sam węgiel po cenie 2,5-3, a nawet ponad 3000 zł, żeby ukrócić ten proceder. Wprowadziliśmy kwalifikowanych dostawców. Spółki górnicze sprzedają bezpośrednio węgiel do odbiorców, ale również poprzez współpracę z samorządami, które to samorządy mają największą wiedzę, kto rzeczywiście potrzebuje węgiel do ogrzania swojego domu, bo przecież w każdej gminie i mieście trzeba było składać taką deklarację, a w związku z tym przy współpracy z nimi uważam, że ta dystrybucja będzie najbardziej sprawiedliwa i szczelna, bo samorządy poprzez albo swoje spółki komunalne, bądź też przez firmy, z którymi nawiążą umowy, będą mogły prowadzić dystrybucję, kupując węgiel po cenie 1500 zł i sprzedając po cenie nie wyższej niż 2000 zł. Jeśli na to nałożymy jeszcze ten ekwiwalent dotacji na zakup węgla w postaci 3000 zł, no to można sobie to krótko policzyć, że jedna tona węgla dla odbiorcy indywidualnego, dla gospodarstwa domowego praktycznie będzie oscylowała na poziomie około 1000 zł. Czy samorządy powinny włączyć się i tak jak tu pan poseł powiedział, zaangażować w dystrybucję węgla, w zaopatrzenie mieszkańców, czy też nie? Czy jest to rola już rządu, jak twierdzą niektórzy politycy? No powinny się zaangażować, a konkretnie powinny być zaangażowane. I tutaj ja mam pretensje do rządu nieco w inną stronę, to znaczy o tym, że będzie kłopot z węglem, taki czy owaki, powiedzmy, że dystrybucyjny, oby tego węgla nie zabrakło i okaże się, że to tylko rzeczywiście sprawa dystrybucji, no to powinniśmy się zorientować, mówię o rządzie, no powiedzmy w maju, czy w kwietniu, kiedy wprowadzaliśmy embargo na rosyjski węgiel i trzeba było po prostu pewne rzeczy przewidzieć. To tak, Jelko, przepraszam, mówi, panie pośle, tylko powiem, że jakie wtedy było nastawienie Unii, czy pan pamięta, odchodzenie do węgla, zielona energia. Byliśmy karmieni w tym przez ostatnie 10 co najmniej lat. Tak, ale ja nie o tym mówię. Ja mówię o tej współpracy z samorządami, że po prostu w maju czy w czerwcu powinny być przyjęte rozwiązania prawne, nad którymi dzisiaj debatujemy, nad którymi będzie Senat debatował w tym tygodniu i one powinny być po prostu zapowiedziane wcześniej, uzgodnione z samorządami. Samorządy miałyby te parę miesięcy na przygotowanie się i rzeczywiście, no, jak to się mówi, jak się zbliża susza, to dobrze mieć już tą studnię wykopaną, a nie dopiero szukać wody, więc jest to trochę późno. Miejmy nadzieję, że nie za późno. Tutaj mamy taki
taką dobrą okoliczność, że Rosji, co prawda radzieckiej, ale przeważnie sprzyjała pogoda. Jeżeli prowadzili jakieś wojny, to jak im potrzebny był deszcz, żeby były rozmoknięte drogi i tak dalej, to mieli deszcz. Jak potrzebowali mrozu, żeby przekroczyć jakąś rzekę, to mieli mróz. A tutaj to ciepło, rzeczywiście ta ciepła jesień, no, utrudni tą presję na Europę Zachodnią. Wiemy o jakichś bombach ciepła zbliżających się do Europy. To naprawdę, jeżeli miesiąc się zaoszczędzi zużycia tych nośników energii, no to będzie dużo. To już ta presja, ten skutek tych zachowań Rosji będzie mniej dotkliwy, co też umocni rządy zachodnie w determinacji. Do tego będzie mniejsza presja społeczna, bo występuje tam taka przeciwko inflacji, przeciwko temu, co się dzieje w gospodarkach. I to oczywiście można rozumieć te społeczeństwa, natomiast to niewątpliwie trochę pomaga Rosji w zmianie nastawienia, że rządzący w tych krajach mogą też obawiać się jakichś społecznych wybuchów niezadowolenia. I dlatego myślę, że ta sytuacja będzie mniej dotkliwa, niż się na początku zdawało. Jeszcze w dodatku oszczędności, które są poczynione w wielu krajach, powodują to, że zapotrzebowanie na ten gaz, na te nośniki jest mniejsze. Więc oby stało się tak, jak się powoli zapowiada, że to, co Rosja myślała, sobie wyobrażała, że to jest najskuteczniejsza jej broń, to znaczy odcięcie Europy od gazu, okaże się, nie wypałem, ale o wiele mniej skuteczną bronią, niż się Rosji wydawało. Ja tylko uzupełniając, bo panie senatorze, bardzo cieszę się z takiego rozsądnego podejścia do tematu, ale być może akurat pan senator w tym obszarze nie do końca wie, bo ja pracowałem ponad 20 lat w tej branży i po prostu ten termin tych nowych rozwiązań jest związany z tym, że spółki górnicze były związane kontraktami. Trzeba było najpierw wypowiedzieć te umowy i w tym czasie przygotować się. Być może można było tutaj pewne rzeczy jeszcze troszkę przyspieszyć, tylko zwróćmy uwagę, że Komisja Europejska i Unia Europejska nie była zorientowana na to, żeby w tym kierunku podążać. To Polska wykuwała, mówiąc tak kolokwialnie, tą drogę do tego, by dostawy tych surowców odbywały się w sposób taki bardziej zdywersyfikowany i zablokować dostawy surowców z Rosji. Także proszę też to wziąć pod uwagę. Zmieniamy temat. Do końca roku ma zostać złożony projekt przez Prawo i Sprawiedliwość dotyczący immunitetu. Czy pana zdaniem ten immunitet poselski, sędziowski, prokuratorski powinien być właśnie, i prokuratorski to w mniejszym znaczeniu, bo tu o immunitecie nie można mówić, tylko o przywilejach bardziej. Czy powinien zostać zniesiony, czy nie? Dwie grupy zawodowe, które są bardzo krytycznie oceniane, jeżeli chodzi o immunitet przez społeczeństwo, czyli sędziowie i politycy, posłowie, senatorowie. Zaczynamy od pana posła Konicznego. Senatora, przepraszam, patrzę się na pana posła Gawędę. Zwracam się do senatora Konicznego. Nie, ja uważam, że nie powinno się zmieniać tutaj tych zasad. Ten immunitet, mimo swoich oczywistych kosztów, powiedzmy w ten sposób, bo to są pewne koszty, jeżeli rzeczywiście wymiar sprawiedliwości ma kłopoty z pociągnięciem jakiegoś posła, czy senatora, czy sędziego do odpowiedzialności. Są takie sytuacje, ale jednocześnie po coś ten immunitet był kiedyś wprowadzony. Jest to instytucja w prawie bardzo, bardzo silnie osadzona. I zresztą trochę mnie dziwi podejście Prawa i Sprawiedliwości, bo z jednej strony bezkarność plus w sprawie wyborów kopertowych i tutaj uchwalanie takich ustaw, które mają znosić odpowiedzialność sądową, jest zadziwiająca. Więc takie podejście teraz słyszymy o powołaniu jakiejś agencji, która ma powodować, że też będzie nienaruszalność na stanowiskach prezesów spółek państwowych i też taki immunitet od złego zarządzania Panie pośle, będzie wprowadzone. Panie pośle, ja pytam się o immunitet dotyczący sędziów, prokuratorów rozumiem, i polityków. Tylko, że łączą się te sprawy. Z jednej strony widzimy takie pryncypialne podejście, znieśmy ten immunitet. Z drugiej strony w pewien sposób wprowadza się to dla innych grup. Ale mówmy o immunitecie. Panie senatorze, mamy przykład marszałka Grodzkiego, który się chowa za immunitetem i nie chce się stawić przed prokuratorem.
Pan jest w Senacie. Mamy przykład sędziów, którzy się chowają za immunitetem, żeby nie stanąć przed sądem, jeżeli popełnili jakieś wykroczenie, przestępstwo. Są to zachowania, które należy rozwiązywać w inny sposób. Ale jak? Jak marszałek Grodzki nie chce stanąć przed... Jak można rozwiązać to? Marszałek Grodzki schował się za immunitetem, nie uchyliliście mu immunitetu Panie redaktor, proszę tak nie mówić. Ja nie miałem okazji uchylić lub nie uchylić panu marszałkowi Grodzkiemu immunitetu, ponieważ nie było na ten temat debaty w Senacie. Ta sprawa nie została postawiona. Dlaczego? No właśnie. To już jest inna sprawa. Natomiast ja osobiście uważam, że przynajmniej to postawienie tej sprawy przed Senatem powinno nastąpić. Czy Senat zgodziłby się na uchylenie, czy nie, ale brak tej możliwości jest dla mnie niewłaściwy. Wśród senatorów opozycji, czy powinien pan senator Koniczny powiedział w tej chwili, że powinna sprawa stanąć na wprowadzona być pod obrady Senatu. Niestety tak się nie stało. Pan poseł Gawęda, czy ten immunitet sędziowski, prokuratorski, a przede wszystkim polityczny powinien zostać ogłoszony, ograniczony? I czy państwo, bo pani jest przedstawicielem PiS-u, liczycie na koncyliacyjność w rozmowach z innymi politykami? Bo przecież opozycja nie wiadomo, jak się zachowa. Tak, w tym obszarze bardzo mocno liczymy, że tutaj będzie głos rozsądku przebijał, aczkolwiek ta wypowiedź pana senatora jednak mimo wszystko troszeczkę temu zaprzecza, ale ja nie chciałbym wchodzić w taki ostry dyskurs. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, że cel i podstawowa funkcja immunitetu była i jest wpisana rzeczywiście głęboko w naszą przestrzeń prawną, by chronić od jakby takich działań zewnętrznych, przed którymi każdy i polityk, poseł, senator, ale i sędzia, prokurator powinien być chroniony. Natomiast my mówimy o zniesieniu immunitetu w tej części, kiedy mamy do czynienia z sytuacją na przykład kontroli na drodze, kiedy jedzie pijany sędzia, wskazuje to, że jest pod wpływem alkoholu i policja nie może przystąpić do żadnej, do żadnych procedur, do wyjaśnienia, do zbadania, do wykazania, zanim zostanie uchylony w tym czasie immunitet, no to przecież wiadomo, że ten sędzia już będzie trzeźwy, mówiąc tak wprost. W związku z tym my mówimy o sytuacjach, w których chcemy, by sędzia, prokurator, poseł, senator był tak samo traktowany na drodze, jak każdy inny obywatel Polski. My nie mówimy o całkowitym zniesieniu immunitetu. I w tym obszarze również widzimy bardzo poważne, jakby tutaj sytuacje, z którymi się zderzamy i powinniśmy stanąć w prawdzie. Powiedzieć obywatelom, że tak, chcemy, żeby immunitet chronił przed nieuczciwym jakimś działaniem, przed którym może stanąć w obliczu podejmowanych wyzwań sędzia, czy prokurator, czy poseł, czy senator, ale chcemy, żeby w sytuacji, kiedy ewidentnie dokonuje wykroczenia jakichś działań sprzecznych z prawem, by mógł po prostu stanąć przed wymiarem sprawiedliwości, o którym pani redaktor mówiła. Mamy minutę, a chciałam zadać jeszcze pytanie dotyczącej Komisji Śledczej w sprawie Amber Gold. Po pół minuty macie panowie. Powinna powstać czy nie? Poseł Konieczny. Senator Konieczny, przepraszam. W sprawie Amber Gold? Nie w sprawie Amber Gold, tylko afery taśmowej. Ja uważam, że tak. Powinna powstać. Może mi jest łatwo mówić, bo ani nie jestem w Prawie i Sprawiedliwości, ani w Platformie Obywatelskiej, ale no sprawa już tak się zagmatwała, już ma tyle wątków i to tak różnych wątków, że naprawdę niech to będzie przy odkrytej przyłbicy przeprocedowane, tak aby społeczeństwo miało również wgląd w zeznania, w konfrontację pewnych osób ze sobą. Sądzę, że to jest temat na komisję śledczą, tym bardziej, że wiele lat minęło, a jednak prokuratura sprawy nie rozwiązała. Jest prowadzone śledztwo, zaznaczę pan poseł Gawęda. Czy powinna powstać komisja śledcza w sprawie afery taśmowej, powiedziałam Amber Gold, bo pojawia się również i tutaj, tak jak w przypadku afery Amber Gold, postać Michała Tuska?
Czy w inny zasadzie sposób powitał cię Jasiona? Pan były premier, obecnie szef Platformy, sam wywołał temat, bo powołał się na zeznania... Kończymy, tak, szybciutko. Na zeznania Marcina W., po czym, kiedy prokurator generalny zawnioskował do prokuratora krajowego, by ujawnił zeznania, to Platforma w tym momencie się wycofuje. Ja się nie chcę w tej chwili wypowiadać, nie znam szczegółów tej sprawy, natomiast na pewno powinno być śledztwo doprowadzone Dobrze. Do finału. Bardzo dziękuję. Dziękuję za te opinie. Państwa i moimi gośćmi był pan senator Wojciech Konieczny, dziękuję PPS. Bardzo. Dziękuję bardzo. I pan poseł Adam Gawęda, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam bardzo serdecznie.